Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i dzisiaj trochę odcinek narzekający i sprawdź zanim kupisz, będę narzekał dużo, dlatego widzów o słabych nerwach, przepraszam. Mamy nowy skin. Panda Halloweenowa, Spooky Team Leader, nie wiem jak po polsku, nawet mi się nie chce wersji zmieniać, już nie chce mi się... Na dzisiaj chyba muszę sobie zrobić przerwę, troszeczkę odpocząć od Fortnite'a, ponieważ dzisiaj przegrałem grę przez RPG. Nie, gościu mnie nie trafił z RPG-a. Gościu trafił w moją ścianę, którą miałem zabudowaną schodami. Dostałem 4 razy tak z tego RPG-a, cały czas się budowałem przed nim i cały czas dostawałem damage. Co się okazało? Dostałem wiadomość na czacie, że RPG jest znowu zbufowany. RPG, czepiaki, granaty, granatnik, poczwórny RPG, wszystko co jest wybuchowe zostało zbufowane i teraz przez ściany, nieważne ile tych ścian zabudujecie, Na jedną kratkę wali damage 25%. Czyli jak czepiak, użyjecie czepiaka w ścianę, czepiak normalnie wali za 100, to gościu, który jest w bazie, dostanie za 25. Czyli wystarczy 4 czepiaki strzelić, gościu leży, jeżeli nie ma kewa. Według mnie to jest bardzo słabe. Bardzo dużo osób narzekało przed aktualizacją na RPG, że są zbyt mocne. To jeszcze zbufowali, nie? Dobra. To jest taka kluczowa zmiana. Zrobili, co jeszcze zrobili? Usunęli snajperkę. Automatyczną. Mało była grana, więc wydaje mi się, że to jest spoko i pewnie coś za nią dodadzą. Usunęli double pistolety, według mnie to jest... double beretki, tak się mówi. Według mnie to jest słaba opcja, ponieważ... double beretki to była fajna broń na start. Wiecie, wbiegacie do domku, nie macie żadnej broni, pompa nie leży nigdzie, no to bierzecie double beretki zamiast pompy i jest okej, szukacie tej pompy. Teraz wszędzie leżą rewolwery te nowe. Słabo. Słabo. Dodali balony. Słabo. Balony są słabe ogólnie. Dobra rzecz do przemieszczania się, jeżeli nie ma nikogo obok, to używacie balony, lecicie na samą górę, potem używacie parasolkę. Podobno, nie wiem czy w tym prawdy, parasolki mają zostać na zawsze. Zombiaki będą usunięte dopiero w niedzielę. I wtedy też kostka wybuchnie. W takim razie zapraszam was na streama oczywiście w niedzielę, bo będziemy tą kostkę relacjonować. Ja dzisiaj muszę odpocząć serio od tego Fortnite'a, bo... super, stream był świetny. Miałem 3000 widzów. Dziękuję wam bardzo za to. Dziękuję wam za wszystko, co dzisiaj na streamie się wydarzyło. Po czym odpaliłem grę i nagle humor mi się zepsuł. Naprawdę, nie wiem. Też... proszę was, nie piszcie komentarzów, no to jak ci się nie podoba, to nie graj. To nie jest tak, po prostu mówię wam, co się stało w grze, prawda? Mam nadzieję, że będą te balony. Nie ma, dobra. Jakby wam to pokazać? Patrzcie. Widzicie? Dostałem damage. Napiszcie w komentarzu, co o tym uważacie, co o tym sądzicie. Normalnie przez ścianę damage, nie? Jak znajdę jeszcze jakieś granaty, wam pokażę, przez schody też to tak działa. Dobra. Ogólnie sprawdź zanim kupisz. Sprawdź zanim kupisz, czyli... na temat skina. Kolejny misiek. No, który średnio się różni od reszty. Tylko kolory, tylko kolory. Wydaje mi się, że tak jak jeden z moich widzów napisał, że jakby był czarno-pomarańczowy, to by był lepszy. Według mnie to jest racja. Czarno-pomarańczowy bardziej pasuje niż czarno-zielony. Ale no to jest tylko kwestia gustu, prawda? Każdy ma swój gust. Można to wypowiedzieć. Można powiedzieć jak jest. Można mu nie mówić. Wydaje mi się, że ten skin jest słaby po prostu. Za 1500 dolców nie opłaca się ten skin, tego skina kupować. Lepiej kupić Skulltroopera, Skullrangera. Albo te skiny halloweenowe, które teraz są po 800. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem jak wy uważacie, jeżeli jesteście fanami miśków, no to oczywiście polecam. Jeżeli nie, no to... przeszedłem całą mapę dookoła i nie znalazłem niestety balonów. Prawdopodobnie nie ma ich teraz na placu zabaw. Nie wiem czemu. Możliwe, że już jakiś błąd był i usunęli. Więc pokażę wam tylko jeszcze raz zastosowanie tych granatów, jak to teraz wygląda. Patrzcie, rzucamy czepiaka w ścianę. Gościu siedzi tutaj, nie? Chyba zmniejszyli na 23%. Widzicie to?
O, nie zadziałało. Jest porażka, dosłownie porażka. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. No chyba w kolejnych odcinkach będziemy się widzieć. No co, no, nie skończy was Fortnite tak o. Dobra, do zobaczenia. Cześć.